I witajcie, jestem Hebi, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Gothica pierwszego. I już trafiłem tutaj dokładnie przed ten. Plus do tego nauczyłem się siły. Maksymalne to jest stuwa, ale mamy ten pierwszy, co daje piątkę. No i tam zostało cztery chyba, czy no cztery punkty umiejętności, więc dałem zręczność po prostu. Tak jakoś z braku jakoś. No, z braku jakiejś innej ciekawej możliwości. Co tu jeszcze raz zapiszę, bo tu mamy, widzicie, zębacze. Więc no. Które potrafią być upierdliwe. No i gryzą dosyć mocno. Mamy już maksymalną ilość niby siły, ale to wcale nie definiuje, jak bardzo jesteśmy koksami. Plus ta zbroja. Zbroja się będzie trochę redukowała, no ale wiadomo, nie należy polegać tylko na zbroi. Ponieważ no to może nas zgubić. Okej. Jezu, tam jest ich trzech. No ty możesz iść, przyjacielu. Ty możesz iść. Pozabiję je teraz, ponieważ no i tak będę musiał tędy wracać, bo nie będę się teleportował do magów wody, tylko po prostu pójdę. Okej, już nie biję tak dużo, od kiedy mamy te zbroje. A plus jeszcze jak dokupię sobie ten... tą... no... tę czarną... czarną. Tę ciężką zbroję. To już totalnie będzie. Tylko nie mogłem. O, tam są jeszcze. Sporo tych zębaczy tutaj. Tak szczerze powiedziawszy. No ale. No ale jakoś trzeba sobie radzić, tak? Znaczy tutaj generalnie będzie chyba Diego. Z tego co się orientuję. To też nie będzie proste. Znaczy generalnie to będzie. Tylko też właśnie przyda się mana. No zauważ mnie, ty krecie. Ty ślepa pizdo. Dobra, teraz to już mam to w piździe. Okej, okay. Udało się zabić ich wszystkich, co nawet fajnie. Co nawet fajnie, no Patryk, ten twój polski, kurde, ty jesteś mądry czasami. No i zbliżamy się do punktu docelowego. Tu mamy Diegusia oczywiście. Co tam jest? Chyba nic nie ma. Mamy Diegusia. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak. Powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Dobra. No, no możecie się domyślić, o co mu chodzi z 3 tonami. A to są wojownicy już. Jednak mnie zdążył uderzyć. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini.
która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. No, ty jesteś chory na łeb. Mam manę, więc mogę zaryzykować i to jest zmniejszenie potwora. To było niesamowite. Niezły jestem. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Dobrze, szefie, a ja sobie wezmę skórę trolla. Bo zębów chyba się nie da widocznie w tej części jeszcze. Ale twardziele możemy pozbierać. Aha, to czyli ty już nic nam tutaj nie dasz, szkielecie, przyjacielu. Drugi, ale ja bym sobie te maczugi pobrał. Bo z tych nie możemy nic wyciągnąć. Oni jeszcze nic nie trzymają. Z tego co się orientuję, to gobliny wojownicy w Gothicu 2 zostali dodani dopiero w dodatku Noc Kruka, ale tego też nie jestem do końca pewny, żeby to nie mówić, że to jest pewniak. No ale. I mamy te... Wajchę. Tadeusz, wajchę przełóż. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. To piękna animacja. No, to teraz powinno działać. Jeszcze tam mały problem. Są tylko gobliny, które padają na strzała. Więc no easy, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze nie jest tak źle. W sumie z tych wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy, w których musieliśmy walczyć o w sumie ten kamień, a mu się zbugował ten łuk, jest taki naciągnięty. Tak jakbym miał strzelać. To miejsce właśnie jest najłatwiejsze, bo mamy w sumie Diego gobliny, które nie są takie trudne. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. Powiedziałem, fajnie mi się zbugował, nie? Które nie są zbyt trudne. Trolla i tak zabijamy przy pomocy tego czaru, plus jeszcze Diego jest, który może nam pomóc. Czemu wyciągnąłem miecz? Ciągnąłem. Ponieważ te pizdy tu latają. Czy mógłbym się cofnąć do Diego i Diego by mi pomógł? Ale nie chcę tego robić. Bo jak pójdę do Diego, to teraz nie dostanę za to expa. A tak to sobie przynajmniej powalczyłem trochę. I no zarobiłem expa, który no... Trochę 6000 jeszcze z tego co widzę. Dobrze widzę, 6000 brakuje do następnego levelu. No w sumie nawet nie wiem co ładować ten następny level. So, no. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Dobrze, dziękuję. Trzymaj się. Zapis. Tak, teraz zobaczmy sobie szybko, gdzie mamy iść. Aha, teraz tam. No, easy. Nie będzie to jakoś
specjalnie skomplikowane. Tych roślin nawet nie zbieram. Bo nie dość, że nie ma z nimi jakiegoś zadania, to do tego nie są jakoś specjalnie potrzebne. Ja bym się przyszedł jeszcze tutaj. Chciałem zobaczyć, co tutaj jest, bo nie pamiętam już. Czy tam są jakieś groźne potworki? Tu są bandyci. Niech się pieprzy. Nie będę z nimi tam walczył. Może kiedyś zrobię jakby taką przerwę od zadań i pójdę zapolować na bandytów. Nie wiem, czy to się opłaca robić, ale... Ale można tak. Przecież nie wiem, czy ta akrobacja chroni przed śmiercią. Wiem, że w trójce chroniła. Nie możemy umrzeć. Ale czy dalej tak działa, to nie wiem. Tu mamy Draxa i tego. Mam już do. Nie lepiej się do tego nie mieszać. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. No. Ciekawe, czy on czegoś będzie mógł nas nauczyć. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Aha, no to czyli on już nas nic nie nauczy. Bo już wiemy wszystko. No dobra, teraz jakoś, kurde, te pieprzone słońce. Musimy przejść na drugą stronę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jezu, myślałem, że to jakiś stwór tu jest, a to ci tak byli koło siebie, obok siebie. Zastanawiam się, czy nie zajść do starego obozu, zobaczyć po jakąś broń, ale nie, oleję to. Oleję to i pójdę prosto do, jak to się nazywa, do obozu na bagnie, chciałem powiedzieć. Bez paniki, facet ma dość. Dobra, on ucieknie. Nie chciałem aż tak go urządzić, ale... Znaczy chciałem. Więc nie będę się tu usprawiedliwiał. Chciałem go tak urządzić. A tamten ucieknie i niedługo wróci. Na szczęście nie będzie miało to dla nas żadnych konsekwencji. Nawet... Kurde, dobra, pozbieram to. Bo nie mam za dużo tego... Tych bryłek rudy, więc... Więc taka pomoc się przyda. Okej. Zabijmy też tego dziobaka. Ale z niego już nie będę brał mięsa, bo nie potrzebuję. Już więcej mięsa. Ale tu zapiszę, tak sobie spojrzę tylko jeszcze tak kulturalnie na mapkę. Okej, to teraz po prostu iść przez las. Okej.
Okej, to już dziobaki nie gryzą za bardzo. Okej, dobra, teraz jakiś przez ten las. Tam są to pielce. O, na M też jest, na N też jest ten. No, idziemy prosto przez las. I dojdziemy do celu. I co jest bardzo właśnie fajne, już kurde. Można powiedzieć, że jesteśmy już, no w sumie nawet daleko w tym goticzku. Okej, tu mamy sporo wilków. Znaczy, ja wiem, że już wilki nam nic nie zrobią. Ale tak dla pewności chciałem to zapisać. Najgorsze jest to, że wilki nigdy nie są same. Jak widzicie, trochę ich tutaj było. No ale... No zabiję ich przy okazji, tak nie to, żebym jakoś specjalnie miał teraz chodzić i zabijać. No. Że zobaczy, gdzie mam iść. Poszedłem już za daleko. Właśnie to jest to, te głupie łażenie. Chyba tu miałem skręcić. Jest niby taka ścieżka rowerowa. Że tak, hehe, zażartuję, tak, tutaj. Tak? Zgadza się, czy się nie zgadza? Zgadza się. Tutaj trzeba iść, o. Kurde, dobra. Już jak mam się pizgać z nimi, to na moich warunkach. Myślałem, że tu gdzieś będzie jaskinia z tym, z cieniostworem, bo one zwykle są w takich jaskiniach. No ale jednego cieniostworka by się przydało zabić. No nie widzę tu żadnego. Oni zwykle tak po lasach są, po jaskiniach pochowani. Dobra, zabijmy już te dzięcioły. Dobra, tym już daruję. Bo nie chcę się za nimi łazić. Where the fuck is gone? Where the fuck? O, dobra, nie ważę już trochę. O, widzę, że już tam się pizga. Dobra. Witaj, Gornie. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, żółtodziobie to jeszcze. Bardzo małe miejsce. Poda. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Okej. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milton, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobrze, panie Gornie. Będziesz pewnie chciał się z nimi pizgać jeszcze. Nie ma już, pozabijani.
zabici na śmierć. Powiem wam szczerze, że z wszystkich misji z tego Gothica jedyneczki najbardziej właśnie podobały mi się te misje z szukaniem kamieni, bo to niby one są proste, bo mamy właśnie towarzyszy. To zawsze odwiedzamy jakiś teren, który normalnie byśmy nie odwiedzili. Ogólnie z Gornem musimy uważać o bicie go, ponieważ on potrafi się obrazić i nas zaatakować. I nie odpuści, dopóki nas nie powali, a wtedy nam zabiera broń i kasę. Jako zadośćuczynienie, tak? To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. No, masz trochę racji. Okej, tu mamy napój i skrzyneczkę. Gdzie mamy klucz, przynajmniej chrząszcze, brudę i jakieś tam zwoje, jakieś takie pierdoły. Niepotrzebne. Dobra, chodź, Gorn. Ogólnie to też teraz trzeba będzie uważać, ponieważ będziemy szli po tym pniu, a jak wiecie, jak wam mówiłem, to nasi towarzysze nie grzeszą inteligencją, więc jest ryzyko takie, że Gorn może wpaść w ten... spaść z tego pnia i no i spaść tutaj. No i, co prawda nie zginie, bo jest nieśmiertelny, co jest też trochę chore, jak moim zdaniem. Nie lubię nieśmiertelnych postaci w grach. Bo to wtedy pokazuje, że ta gra trochę łamie zasady. Co prawda gra zawsze ustala swoje zasady, no nie da się powiedzieć, że tak nie jest, no. Bo to w sumie dziwne by było, jakby gra nie miała swoich zasad, tylko my ustalamy zasady. Chociaż powiem szczerze, że to byłby dobry pomysł na gry. Tylko właśnie trzeba by to jakoś sensownie zrealizować. A to już nie byłoby takie proste zupełnie. Znaczy, pomysł. Aj, umarłem. Gol też spadł. Gorn jest kupą generalnie, ale to tam szczegół. Gównem jest. Jesteś tu, Gorn? Gdzie jest ta pizda murzyńska? No wiem, teraz poleci... Gdzie on jest? Co ty tam robisz? Chodź tu! Się dziwię, dlaczego cię obok mnie nie ma, dlaczego ty jeszcze nie krzyczysz Allahu Akbar i nie atakujesz tych zębaczy. Ty kurde, se spadłeś. A mnie się to nie podoba i to bardzo. No chodź. Wyżej. Wyżej, no przebieraj tymi raciczkami. Dobra, ja tu robię jeszcze jednego save'a, żeby być z Gornem. No ponieważ... Nie, wszędzie są figurki, posągi, znaczy. Okej. Ten go obchodzi dookoła. Ale generalnie nie poszło mu tak źle. O, krytyk wszedł. Poproszę miksturkę, jakąś lepszą. Nie tą. W sumie nie wykorzystałem jeszcze ani razu miksturki prędkości. To po prostu daje nam sprinta, nie? To jest jakoś nic specjalnego niby. Ale no. Ale sprint jest. Okej. Cholerna brama.
Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Dobra. I tu jest w sumie nawet podpowiedź, jak mamy to zrobić. Czyli po prostu zmienić się w chrząszcza. I przejść na drugą stronę. Tu widzicie, mamy zębaczy. I to ich sporo. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Okej. Więc zapisuję. I idę tam. Prosto łapska zębaczy. Gold musi się rzucić pierwszy. To wtedy na niego się rzucają, nie na mnie. No okej, chodź, bo jeszcze mamy ich sporo do zabicia. Więc nie spoczywaj na laurach. I on sobie też powalczy. Wiesz, to chodź. Idziemy, musimy iść tutaj. Tamtędy w sumie nie wiem jak tam. Czy tam trzeba skakać, czy nie? Trzeba skakać. Ale czeka nas jeszcze trochę walki. Okej, rzucają się na murzyna. W międzyczasie wezmę ten napój. W sumie on odwala za nas czarną robotę i to mi się podoba. W sumie nie musimy nic robić. No ale to takie tam heheszki. Mamy cienie stwora. Aha, czyli to nie tu mieliśmy iść. O, ale nie poszło z nim tak źle. Mamy skóry, czy tam róg. Napój. Okej. Okay. O, przemianę w tego. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Kawałek Zeno, czyli jeszcze musimy iść kawałek. Ale pozbierajmy sobie tu wszystko. No bo w sumie nie trzeba, ale wiecie, lepiej zebrać. A nóż może się przydać. Więc same plusy. Znaczy plusy. Jakby to tak powiedzieć. No. Nie wiem co powiedzieć. Więc po prostu może się zamknę. No tak w sumie byłoby najlepiej. Takie zbędne gadanie też do niczego nie prowadzi. A potrafi być irytujące. O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Tak można go układać. Gorzej jest właśnie z starym trolem, ale też tam z czego. Nie było łatwo. Tak. Ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll.
Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. No papa. Pa. No i dobra, i tu ja też będę kończył odcinek, bo już mamy pół godziny. W następnym odcinku zobaczymy się już u magów wody i oddamy im dwa ostatnie kamienie ogniskujące, więc ja będę się z wami żegnał, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarz, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, a ja jeszcze tutaj trochę się rozejrzę za skarbami, a więc cześć i do usłyszenia.